Państwu, Marszem Gladiatorów rozpoczęliśmy koncert wiosenny. Koncert na zakończenie wiosny, bo wiosna jeszcze trwa. Koncert na zakończenie naszego sezonu artystycznego. Dzisiejszy koncert, oczywiście w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej, jest transmitowany bezpośrednio z sali kameralnej naszej filharmonii. Witamy internautów, witamy serdecznie naszych melomanów. Proszę Państwa, a teraz lekka kawaleria.
Państwa, była to oczywiście uwertura Lekka Kawaleria Franza Supego. Jak zdążyliście Państwo zauważyć, dzisiejszy koncert jest koncertem specjalnym i myślę, że po raz pierwszy w historii naszej filharmonii nasza orkiestra zajęła Państwa miejsca. Oczywiście my później te miejsca Państwu zwolnimy. Niemniej ze względów epidemiologicznych obowiązujących w tej chwili jesteśmy zmuszeni oczywiście zachować odpowiednią odległość. I tak na dole mamy smyczki, na górze mamy instrumenty dęte. Z tyłu na pewno Państwo widzą te piękne, złote instrumenty blaszane. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert jest również dlatego nieprawdopodobny, ponieważ pierwszy raz od 3 miesięcy instrumenty dęte mogą być w użyciu. Ponieważ wiadomo, że nasze zaostrzenia epidemiologiczne nieco się już jak gdyby złagodziły, więc pierwszy raz od 3 miesięcy te instrumenty z nami grają. Z nami, ponieważ wiadomo, że zrobiliśmy już wykonaliśmy kilka koncertów z orkiestrą smyczkową, dlatego też może te instrumenty dęte tak pięknie dzisiaj brzmią. Proszę Państwa, Jan Strauss, Polka Młynarka. Thank you.
Państwa, tak jak powiedziałem, kończymy dzisiaj ten może dziwny sezon, ale nie wracajmy do przeszłości, żyjmy chwilą i patrzmy, co będzie dalej pięknego. Podziękowania. Przede wszystkim dziękuję za cały sezon orkiestrze. Dziękuję administracji naszej filharmonii. Dziękuję wszystkim władzom, których opiekę czujemy na co dzień. Dziękujemy sponsorom. No i przede wszystkim dziękujemy za ten sezon. Nie wnikajmy już w te szczegóły. Naszej kochanej publiczności. I powiem, że tęsknimy za wami. Brahms, taniec węgierski. Nawiązując do podziękowań, myślę, że i dobrze myślę, że nie możemy pominąć tutaj podziękowań i szacunku dla naszej służby zdrowia za to, że w tym lubuskim jest tak, jak jest,
za to, że opiekujecie się nami i filharmonią również, można powiedzieć, na co dzień. Również wielkie podziękowania dla Zielonogórskiego Sanepidu. Wiem, że w tym czasie macie Państwo pracy, moc i jeszcze musieliście korespondować z nami. Dziękuję za pozwolenia na te wszystkie trzy koncerty, na ten koncert. Na pewno za to będziemy przestrzegać naszych obowiązujących reguł epidemiologicznych. Proszę Państwa, przepiękny utwór. Po drugiej stronie tęczy. Thank you.
Proszę Państwa, niekiedy, właściwie dosyć często mam pytania, jak muzyka odrodzi się po tym czasie, w którym jesteśmy. Ja tego się nie boję, ponieważ muzyka zawsze dawała radość i była potrzebna w najtrudniejszych momentach naszej historii, naszego życia. A nawet najpoważniejsi kompozytorzy zawsze sięgali do jakiegoś drobiazgu radosnego. I takim jest marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta. I odrobinę spokoju, piękna i nieprawdopodobnej harmonii. Scena z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Thank you.
Państwa, ja tak jak powiedziałem, kończymy dzisiaj ten nasz piękny sezon. Przed nami oczywiście przerwa urlopowa, a przed przerwą, jeszcze gdyby się Państwu ten koncert bardzo podobał, w najbliższy wtorek, 23, retransmisja koncertu na naszej oczywiście stronie, jak również na naszej stronie znajdują się utwory kameralne, które gościcie Państwo w swoich domach razem z naszymi muzykami. Dziękujemy za to bardzo. Proszę Państwa, po przerwie planujemy w połowie sierpnia koncert plenerowy. Zobaczymy, jakie będą warunki. Niemniej to jest zaplanowane. 18 września oficjalna inauguracja sezonu w dużej sali, która w tej chwili jest w remoncie. W remoncie jest cała filharmonia, więc myślę, że po urlopach, jak Państwo wrócicie, będzie już można zaobserwować te nasze nowości, które czynimy przede wszystkim dla Państwa. I myślę, że w tej filharmonii zmodernizowanej będziemy się wszyscy świetnie czuli. Walc Andersona.
cóż, życzymy Państwu pięknego, słonecznego i radosnego urlopu. Tęsknimy za Wami.